W tym filmie przypomnimy sobie najpierw, co to jest wzrost wykładniczy, a następnie, opierając się na tym, powiemy sobie, co to jest wykładniczy zanik. No i zobaczymy, jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwoma pojęciami. No to zilustrujemy sobie wzrost wykładniczy na przykładzie. Tutaj zrobimy sobie tabelkę i jakąś przykładową zależność wykładniczą między x i y. Powiedzmy, że dla x równego 0, 1, 2. Tak, dla x równego 0 wartość y będzie 3. I teraz jak x będzie wzrastał o 1, to y będzie wzrastał dwukrotnie. Czyli będzie się mnożył przez czynnik 2. Czyli tutaj razy 2, no to będziemy mieli 6. Jak 6 pomnożymy przez 2, to będziemy mieli 12. No i to jest przykład właśnie takiego wzrostu wykładniczego. No i tutaj zostawiam sobie miejsce. Można się zastanawiać, a co będzie dla... Jakbyśmy chcieli się tutaj cofnąć, na przykład dla x równego minus 1, jaka będzie wartość y? No to, żeby ją obliczyć, to musimy 3 podzielić przez 2. Czyli tutaj będziemy mieli dla minus 1, będziemy mieli 3 drugie. No i rzeczywiście to się zgadza, no bo 3 drugie pomnożone przez 2 daje nam 3. No i moglibyśmy się cofać dalej, oczywiście, w stronę ujemnych liczb. No dobrze, no to teraz możemy spróbować napisać wzór funkcji, która opisuje taką zależność, którą tutaj mamy w tabeli. No to wzór tej funkcji będzie miał taką postać, to będzie y równa się. No i teraz trzeba wziąć tę wartość początkową tutaj, czyli tę dla x równego 0, czyli trójkę, będzie 3 razy. No i teraz trzeba wziąć ten stały iloraz, który tutaj mamy. No i ten stały iloraz to jest po prostu 2. I to będzie podstawa naszej funkcji wykładniczej, czyli to, o ile mnożymy, ilu, ilukrotnie wzrasta wartość y jak x się zwiększa o 1, czyli tutaj będzie 2, no do potęgi x, do wykładnika x. I rzeczywiście można się przekonać, że na przykład jak wstawimy x równe 2, to mamy 3 razy 2 do kwadratu, czyli 12, czyli to co mamy tutaj w tej tabeli. I można sprawdzić, że dla każdego innego wiersza tej tabeli ten wzór dobrze od, oblicza nam te wartości. No i teraz jeszcze możemy sobie do kompletu mamy tabelę, mamy wzór, możemy jeszcze zrobić wykres. To tutaj sobie zrobimy wykres tej funkcji. Tutaj mamy oś y, tu będziemy mieli oś x. No i teraz tak. Tutaj zrobię inną skalę na tych osiach, dlatego że tutaj te wartości są w różnych zakresach. Czyli tak, tu będzie minus 1, tu będzie 1, i tu będzie 2. A tutaj potrzebuję aż do 12, czyli powiedzmy, że. Robimy to tak. Tu będzie 3, 6, 9 i 12. Gdzieś tutaj. No dobrze. No to teraz zaznaczmy te punkty, które mamy w tabeli na wykresie. Tak, dla x równego 0 wartość jest 3, dla x równego 1 wartość jest 6, dla x równego 2 wartość jest 12. A dla x równego minus 1 wartość jest drugie, czyli gdzieś tutaj. No i teraz mogę chcieć obliczać wartość tej funkcji niekoniecznie dla całkowitych x, ale też dla takich pośrednich, więc połączę te kropki i narysuję po prostu wykres tej funkcji dla x, -a, który jest dowolną liczbą rzeczywistą. Więc ten wykres będzie wyglądał jakoś tak. Jakoś tak będzie ten wykres wyglądał. Tutaj widzimy, że nachylenie tej tego wykresu, tej funkcji, cały czas rośnie. My no tutaj, gdybyśmy go przedłużali dalej w lewo, no to tutaj te wartości będą malały, ale będą cały czas dodatnie i ten wykres będzie się zbliżał do osi x, ale nigdy jej nie przetnie, nigdy jej nie dotknie. A tutaj znowu ten, to nachylenie będzie cały czas rosło i ta funkcja będzie rosła coraz szybciej, dużo szybciej niż dowolna funkcja liniowa czy nawet wielomianowa. No dobrze, no to teraz zajmijmy się wykładniczym zanikiem. Co to jest zanik wykładniczy? Zanik wykładniczy. No i znowu zilustruję to przykładem konkretnym. Weźmy sobie znowu tabelkę i przykład takiego zaniku sobie napiszemy. Czyli mamy x, mamy y. I powiedzmy, że dla x równego 0 wartość y będzie znowu 3. Ale teraz zamiast wzrastać dwukrotnie, będzie. Dla rosnących x wartość naszej funkcji, wartość y, będzie maleć dwukrotnie, czyli będzie dwa razy mniejsza za każdym razem, czyli się będzie mnożyła o czynnik 1 3 razy 1 druga to są 3 drugie. Tutaj pomnożymy przez 1 drugą dalej, dostaniemy 3 czwarte. No a co będzie dla x równego minus 1, gdzie gdybyśmy musieli się cofnąć tutaj wcześniej? No to muszę podzielić przez 1 drugą, Czyli pomnożyć przez 2, czyli ją 6. No rzeczywiście, to się zgadza. Jak 6 pomnożę przez jedną drugą, no to dostanę 3. No to znowu spróbujmy napisać wzór tej funkcji, tej opisującej ten zanik. No to znowu trzeba wziąć tę początkową wartość tutaj dla x równego 0, czyli 3 razy i teraz trzeba wziąć ten iloraz, który tutaj mamy. Tym razem ten iloraz jest równy 1 druga, to jest ten stały czynnik. Jaki się domnaża wtedy, kiedy zwiększamy x o 1, czyli będzie 1, druga do potęgi x. I to jest wzór funkcji, która opisuje, opisuje ten za wykładniczy podany w tej tabeli. No to możemy teraz znowu narysować na wykresie. Na tym samym wykresie zaznaczmy te punkty. Dla minus 1 wartość jest 6. Dla 0 wartość jest 3. W jedynce wartość jest 3 drugie. Dla dwójki to jest 3 czwarte, czyli gdzieś tutaj już bardzo mało. No i teraz znowu mogę połączyć te kropki linią. Wtedy ten wykres będzie wyglądał jakoś tak. I tutaj dalej będą te wartości malały. Będzie się wykres zbliżał do osi x, jak będziemy się przesłać w prawo. Nigdy go nie dotknie, nigdy go nie przetnie. A w lewo tutaj znowu wartości będą rosły w sposób nieograniczony. No i widzimy tutaj, że taka symetria powstała, że te wykresy są swoimi odbiciami lustrzanymi. I to jest związane z tym, że tutaj mamy tę samą stałą w obu przypadkach oraz ten iloraz, te ilorazy są swoimi odwrotnościami. Dwójka to jest odwrotność jednej drugiej, czy jedna druga to jest odwrotność dwójki. I ponieważ tutaj te ilorazy są swoimi odwrotnościami, to te wykresy są właśnie takimi lustrzanymi odbiciami swoimi. No i też przez to, że ta stała tutaj jest taka sama, więc one przecinają w tym samym punkcie oś Y. Bo w x równym 0 oba obie funkcje mają wartość 3. No i teraz widzimy czym się różni wzrost wykładniczy od zaniku wykładniczego. Jak sama nazwa wskazuje, wzrost oznacza, że funkcja jest rosnąca, zanik oznacza, że funkcja jest malejąca. No i tutaj kiedy Taka funkcja wykładnicza jest rosnąca, kiedy jest malejąca. No widzimy, że tutaj ten iloraz jest większy od jedynki, dwójka jest większa od jedynki, a tutaj mamy iloraz, który jest mniejszy od jedynki. No i to jest taka ogólna własność, że jak mamy funkcję postaci y równa się a razy jakaś podstawa, na przykład r do potęgi x. No to wtedy, kiedy r jest większe od jedynki, no to wtedy mamy wzrost. No to jest logiczne, dlatego że mnożymy przez siebie liczbę, która jest większa od jedynki, więc jak ją będziemy mnożyć coraz więcej razy, no to będziemy dostawali wynik, ten iloczyn coraz większy. Natomiast kiedy ten iloraz jest mniejszy od jedynki, no to mamy zanik. No i to jest w świetle tego, co tu powiedziałem, dosyć oczywiste, dlatego że jak mnożymy coś mniejszego od jedynki wielokrotnie przez siebie, to im więcej takich, czynników mniejszego od jedynki weźmiemy, tym mniejszy dostaniemy wynik, tym mniejszy będzie ten iloczyn. No dla, dla r równego 1 oczywiście dostajemy funkcję stałą, no bo 1 do potęgi x to jest zawsze 1, czyli dostajemy po prostu funkcję stałą y równa się a. No a dla r większego od jedynki mamy wzrost, dla r mniejszego od jedynki mamy zanik. No więc widzimy, że wzrost wykładniczy i zanik wykładniczy są po prostu dwa przykłady funkcji wykładniczej.